O tym się mówi Marcin Cesotka. Dzień dobry Państwu. Naszym gościem jest dzisiaj Michał Rosiak, piotrkowski mors, wcześniej cyklista, który chce pobić rekord świata, rekord Guinnessa. Witam, Michale. Dzień dobry, witam serdecznie. To ma być rekord świata czy rekord Guinnessa? To znaczy nie będzie to nic oficjalnego, przynajmniej takie są moje założenia, ponieważ jakoś tak nie lubuję się w papierologii i tych całych procedurach. Natomiast faktycznie chcę wysiedzieć dłużej niż przynajmniej oficjalny rekord Guinnessa. Ale wysiedzieć w czym? Gdzie? W wodzie. W wodzie. O jakiej temperaturze? Chciałbym, żeby to była na tyle niska temperatura, aby był lód na wodzie. Marzy mi się kąpiel w przeręblu po prostu. Więc no czekam na temperaturę, czekam na odpowiednią pogodę. Chciałbym też, żeby te temperatury były na tyle niskie, żeby lód był na tyle gruby, żeby mogli tam też wejść ludzie, ponieważ jedna z takich, no może nie atrakcji, ale jakichś sytuacji, która mnie troszeczkę demotywuje w tym wszystkim, to nuda po prostu. Będę tam siedział ponad 2 godziny. Więc chciałbym, żeby dwie ludzie... godziny? Tak. Bez przerwy? Tak, bez przerwy, zdecydowanie bez przerwy. Tak, chciałbym wycelować w 2:15, zobaczymy ile się uda, może uda się jeszcze troszkę dłużej. No przyznam, że jestem zaskoczony, bo no, słyszałem, że wytrzymuje się w czasie takiej kąpieli, w czasie takiego morsowania do 5 minut, a ty mówisz o 2:15. Czy nie obawiasz się, że może to nie jest najlepszy pomysł, to może źle jednak wpłynąć na twój organizm, bo wiemy, że morsowanie wpływa dobrze, ale no w określonych dawkach. Jasne, tak. Takie codzienne morsowanie z szarego człowieka, który generalnie polecam wszystkim, tak, ale osoby, które gdzieś tam sobie spróbują od czasu do czasu, to powinny faktycznie te kilka minutek i raczej już wyjść. Natomiast gdzieś w poprzednim sezonie okazało się, że ja wytrzymuję dużo więcej i tak jakoś pociągnęło mnie to w tę stronę, aby próbować coraz więcej, coraz dłużej. W zeszłym sezonie doszedłem do 80 minut. Bez przerwy? Bez przerwy. Tak. Tu mówimy cały czas o ciągłym siedzeniu w wodzie. Więc no teraz już trenuję na tyle, na ile pogody pozwalają. Póki co no niestety zima nie zaskakuje. Więc trenuję w rzekach, w naszym słoneczku i tak dalej, żeby wysiedzieć do tych faktycznie 2 godzin z hakiem. Bez przerwy oczywiście. Natomiast mam gdzieś tam na tyle głowy takie światełko, że może coś pójść nie tak, dlatego też poprosiłem znajomego ratownika medycznego, aby w trakcie, gdy będę to robił, asekurował mnie z brzegu. Zgodził się i nawet zgłębił już troszeczkę temat, jak to zrobić, jak to załatwić, gdyby w razie coś poszło nie tak. Więc no, z tej strony jakby czuję się bezpieczny, będę miał zaplecze. Natomiast ja sam twierdzę, że dam radę. Jestem bardzo zaskoczony, muszę przyznać, bo znamy się od dobrych kilku, może nawet kilkunastu lat. Tak, wcześniej tak. Byłeś zapalonym rowerzystą, cyklistą. Rowerzystą nadal jesteś. Owszem, tak, utrzymuję aktywność. No a co się takiego stało, że nagle zdecydowałeś się na zostanie morsem? To była troszeczkę taka... ja wiem, spontaniczna decyzja, ponieważ kilka lat temu, dokładnie 3 lata temu, brałem udział w spływie noworocznym, kajakowym spływie noworocznym z klubem sportowym Amber z Tomaszowa Mazowieckiego. I jedną z atrakcji tego spływu miało być właśnie wspólne morsowanie w ostatni dzień. Przez te kilka dni, gdy sobie spływaliśmy, zbierałem informacje od ludzi, czy warto wejść, czy nie warto, a jak to jest. I tak mniej więcej 50% osób polecało zdecydowanie, a drugie 50% mówiło, nie no, co ty, daj spokój. Próbowałem. No, ale to drugie 50% się. To właśnie to ludzie, którzy próbowali morsowanie, tak? Po części tak. Po części ludzie, którzy próbowali i jakoś im się to nie spodobało, gdzieś to nie zatrybiło. No ale w momencie, gdy przyszło co do czego, zaczęła się rozgrzewka, zobaczyłem tych wszystkich ludzi w ich żółtych klubowych strojach, rozgrzewających się do rytmu muzyki. Mówię, nie no, zaraz, no przecież nie może być tak, że przyjechałem tutaj i odpuszczę. Więc po prostu wlazłem do tej wody, tak zupełnie bez jakiejś większej filozofii i mi się spodobało. Tak. No i co daje ci morsowanie? Na pewno zwiększa odporność organizmu. Tutaj od kiedy morsuję, w zasadzie może miałem zraz katarek jakiś tylko, natomiast nie choruję od tamtej pory zupełnie. A jak często morsujesz? Co zimę. Co zimę i powiedzmy, że co tydzień na przykład? To znaczy tak, staram się jak najczęściej. Jeśli jest możliwość, to nawet i po kilka razy w tygodniu, ale niestety życie depcze wyobraźnię, jak to się mówi, jest praca, tak, są obowiązki, rodzina i tak dalej. Więc no jeśli mam czas, no, staram się przynajmniej raz w tygodniu wejść do wody i posiedzieć tam te kilkadziesiąt minutek. Wspomniałeś o słoneczku, ale gdzie jeszcze można morsować w naszym regionie? W naszym regionie w zasadzie wszędzie. Mamy rzeki, mamy słoneczko faktycznie, które dostępne
dostępne jest przez cały rok dla osób, które gdzieś tam sobie będą chciały chociażby spróbować. Bardzo dużo osób morsuje w Pilicy i w Zalewie Stulejowskim, tak? To kawałeczek dalej, ale też umówmy się dość relatywnie blisko. No, ja osobiście morsowałem jeszcze w Bałtyku wielokrotnie. Zdarzało mi się w różnych rzekach, czasami w jakichś górskich strumyczkach gdzieś tam przynajmniej łeb zanurzyć. Staram się, jeśli widzę wodę, to mnie ciągnie. A jak trzeba się przygotować do pierwszego wejścia do tak zimnej wody? W zasadzie do pierwszego wejścia, tak jak do każdego następnego, trzeba się trochę rozgrzać, tak żeby ten organizm nie był tak nagle nastawiony na działanie temperatury. Musimy troszeczkę rozruszać każdy mięsień, tak żeby on wiedział, że coś się szykuje. Natomiast ja osobiście nie przygotowywałem się nijak przed pierwszym wejściem. Słyszałem o takich sytuacjach, że ludzie polecają pół roku na przykład zimnego prysznica w domu. Nie, mnie akurat to się zupełnie nie podoba. Zimny prysznic mnie wcale nie kręci. Natomiast jeśli się rozgrzejemy, to jedyne co jeszcze musimy zrobić, to gdzieś tą zapadkę w głowie sobie przestawić, bo to jest jedyna blokada tak naprawdę. No tak, ale trzeba jeszcze jakoś się ubrać, prawda? To znaczy, myślę tutaj o zasłonięciu intymnych części ciała. No tak, zasłonięcie intymnych części ciała zwykłymi shortami kąpielowymi tak naprawdę wystarcza. A co się dzieje po wyjściu? Po wyjściu? A to trzeba spróbować. Po wyjściu uwalniają się, w trakcie morsowania uwalniają się endorfiny, po wyjściu jest już raj. Ja pamiętam swój pierwszy raz, gdy z kolegą, było nas tutaj na tym wspomnianym wcześniej spływie trzech z Piotrkowa i dla każdego z nas był to pierwszy raz w zimnej wodzie. Wyszliśmy i nagle, o kurczę, brakuje tylko drinka z palemką, jest cudownie. I faktycznie tak było. Po wyjściu z wody jest naprawdę bardzo fajnie. Faktycznie po kilkudziesięciu minutach siedzenia w wodzie troszeczkę się ręce telepią i problem z mówieniem na przykład, tak, bo jednak organizm jest wychłodzony, ale jest to bardzo przyjemne uczucie. A kto nie może morsować? W zasadzie może niemal każdy. Tutaj odradza się... Chyba osoby z problemami kardiologicznymi raczej nie. Odradza się takim osobom jednak ostrożność w tym temacie. Natomiast poza jakimiś właśnie chorobami sercowymi, myślę, że każdy. I tutaj wiek nie gra roli zupełnie. Widziałem ludzi w bardzo zaawansowanym wieku siedzących w wodzie. Widziałem też kilkuletnie dzieciaczki, które gdzieś tam z rodzicami za rączkę wbiegają do tej wody, więc poza właśnie problemami jakimiś takimi bardzo, bardzo ważnymi, powiedzmy, dolegliwościami, to jednak każdy powinien spróbować. Kiedy, każdy może. Kiedy będziesz próbował bić rekord świata w długości przebywania w zimnej wodzie? Znaczy, jeśli mówimy o tej mojej próbie, nieoficjalnej zresztą, chciałbym, aby to było może tak przełom stycznia, lutego. Jednak tutaj bardzo dużą rolę gra pogoda. Będę czekał na utrzymanie się jakiejś temperatury rzędu minus kilkanaście stopni, jeśli by się udało przez kilka dni, tak jak mówiłem, aby ten lód był też w miarę twardy i stabilny. Gdzie do tej próby ma dojść? Chciałbym, żeby to było w Piotrkowie. Tak mi się marzy. Ponadto obchodzimy 800-lecie Piotrkowa, więc może byłaby to też jakiś mój wkład w te obchody. Natomiast zobaczymy, jak się uda. Teraz, gdy już temat się troszeczkę rozdmuchał, powiedzmy, no obawiam się jakichś tam sytuacji, że ktoś może mi zabronić na przykład wejść, bo to jest jego kawałek ziemi czy coś takiego, więc no będę musiał tutaj porozmawiać na pewno z różnymi instytucjami. Jak również zapraszam serdecznie do współpracy. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł na to, co można by jeszcze zrobić wokół tego mojego moczenia, bo można tam przecież zagospodarować całe mnóstwo czasu. A można ciebie wykorzystać reklamowo? Można, tak, mogę na czole mieć jakiś napis, zdecydowanie. Znaczy myślałem, tak szczerze mówiąc, myślałem o jakimś takim małym evencie, może coś, jakiś poczęstunek, może jakieś ognisko, może jakaś akcja charytatywna przy okazji, jakaś zbiórka krwi. Jestem tutaj naprawdę ja bardzo otwarty na propozycje. Ja sobie będę siedział w tej wodzie, a przecież dookoła może się dziać całe mnóstwo rzeczy. To przypomnijmy na koniec naszego spotkania, ile chcesz wysiedzieć w tej bardzo zimnej wodzie, 2 godziny 15 minut? Tak, to jest taki mój cel. 2 godziny 15 minut, jeśli się okaże, że się czuję nadal dobrze, to jeszcze chwilę wysiedzę dłużej. Nie obawiasz się o szeroko albo wąsko rozumianą męskość?
To byśmy musieli po 23 porozmawiać. Nie o wszystkim wypada mówić przy dzieciach. Natomiast nie. Mam już za sobą wiele długoterminowych prób i wiem, że to wszystko wraca do normy. Bardzo dziękuję. Michał Rosiak, Piotrkowski-Mors, który chce pobić rekord świata, rekord Guinnessa w długości przebywania w bardzo zimnej wodzie. Był gościem programu O tym się mówi. Dziękuję i powodzenia, Michał. Dziękuję serdecznie.